Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Basia Królowa od wydawnictwa Lemoniada. Jest to książka z serii Ziarenka Piasku dla dzieci od 3 roku życia. W tej serii ukazała się już Emilka i Gwiazdka z Nieba dla dzieci od 5 roku życia. Ta książka również u nas kiedyś była na playliście Dzieciaki Czytają lub na blogu w dziale Dzieciaki Czytają. Myślę, że bez problemu ją znajdziecie. Wpisać wystarczy tytuł w lupkę na YouTubie czy na blogu i recenzja książeczki i jej wnętrze się pojawi. Basia Królowa. Ilustracje są dość podobne. Od razu widać, że jest to ta sama seria książek. Tutaj jest inny format. Tamta książeczka była dużo większa. Możemy na początku podpisać. Możemy stworzyć swój portret, czy też wkleić zdjęcie, jak tylko mamy tutaj ochotę. Imię, twój królewski przydomek. Bardzo kolorowe ilustracje, bardzo duża czcionka, dzięki czemu książkę nawet przeczyta starsze rodzeństwo, takie co dopiero uczy się czytać, swojemu młodszemu rodzeństwu. Martynka czyta książki Oliwce, więc ta jest idealna do ich wspólnego czytania. Basia bardzo chce być królową. Basia właściwie no jest królową. Dla Basi Basia jest królową. Tutaj akurat Basia jeszcze jest wróżką, ale Basia marzy o tym, że będzie królową. No i jej przyjaciele, tutaj akurat Paweł, powiedział, że nie może być królową, bo królowe są tylko w bajkach. Ale wiadomo, nie tylko w bajkach są królowe. Tu mamy królową Wielkiej Brytanii. Ale dzieci dalej utrzymują, że Basia królową zostać nie może, no bo nie urodziła się jako księżniczka. Tutaj w międzyczasie mamy zadania. Dorać Basi, które rzeczy należą do prawdziwej księżniczki. Pomóż Bonie wybrać warzywa, wskaż odpowiednie obrazki. Bo mamy tutaj o królowej Bonie, która przywiozła do Polski włoszczyznę. Więc jest to bajka, jest to historia, która no bawi, bo jest to bajka dla dzieci, która sprawia radość. O księżniczce, o królowej, o małej dziewczynce, która ma marzenia. Ale przy okazji możemy się co nieco też z niej nauczyć. Możemy poczytać o królowych, które istnieją, czy też istniały. Była tu też funkcja premiera, podkreślone tutaj właśnie dużymi literami, że rządzi w kraju premier, a nie królowa. Nie powiem, z kim mi się kojarzy premier z obrazka. Przejdźmy może dalej. Tutaj właśnie mamy o królowej Bonie. No jest to urocza historia. Urocze ilustracje, król Jadzia, który miał, zobaczcie, wąsy do ziemi. No i tutaj też mamy zadanie. Zadanie, z którymi dzieci sobie poradzą, 3, 4, 5-latki doskonale sobie z tymi zadaniami poradzą. Więcej o książeczce przeczytać możecie na blogu i ja Was tam bardzo gorąco zapraszam. W opisie do filmu jest link do bloga. A ja bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.